Siemano drodzy, witamy w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj śmigamy w teren MRF-ami razem z ekipą. Jak widać, muszę się uporać tutaj z błotem i z moim kopcącym kurde MRF-em. 5 minutes later. No i jestem sam, chyba się spóźniłem. Kto się dołączy, będzie dzwonił. Póki co jedziemy po Kubę. Gdzieś się z nim zgramy w lesie. Może ma faktycznie za dużo oleju. Ale tu bagno. Trzeba się wjeździć. W terenie też się dawno nie jeździło. Pitbike cały czas stał na trzech kołach. Nie ma aż takiej tragedii. Co prawda jest fest ścisko. Ale powoli sobie to wszystko schnie. Kurde, trzeba będzie zmienić tą górę. Jednak. Co to się stało? Co? Czemu on tak dymi? Nie wiem, czy to zdrowe, czy nie. No chyba nie, no ale objeździ chyba jeszcze dzisiaj. To tyle tu wiesz. Dobra, jesteśmy we dwóch. Na to wygląda. O, jak to idzie? Kurde, hebla nie mam z tyłu. Nie masz hebla? Nie. Coś działa, ale tak słabo. Spróbuj jeszcze raz. Ło! Nie mam hebla z tyłu. Ło! Zadupiamy kurde grubo. Na dwa bite, ale i tak zabawa jest. Nie wiem nawet gdzie jesteśmy w sumie. Dobra, to w dół jedziemy tam. Coś chyba ogarniam, gdzie jesteśmy, ale nie do końca. Skoczyłby to. No tak. Ja nie mam psychy, bo ja hebla nie mam z tyłu. Ale jak Kuba mówi, żeby przeskoczył. W sumie tak przeleciał nisko, ale dobrze, dobrze jest. Pasowałoby na drugą stronę przejechać. Ale nie tędy. No gdzie jak tędy? Którędy? Tędy się nie da. Powątpiewam w to. Chociaż. Takie lasy to ja lubię. No bo jest, kurwa, jest idealna kciuka, nie? Wow! K***a! Jezu, dobrze! Nie mam hebla. Co on, bo d***a. Kurwa, jakie bagno. Nie, trzeba tędy jechać. Serio, tędy pojechał. A ja d***a w bagno. Jakoś go wyciągnę. Ciąga mnie to bajoro. Dobra, na luz trzeba wrzucić. Gdzie?
No, dobrze myśli. Ja bez tylnego hebra to muszę bokiem zjeżdżać. Trochę stromo. Raz się żyje. Chyba nie. Jakby nie drzewo, to bym wyjechał. No niedużo brakowało, ale tu już trzeba odbijać w tą stronę i się wyjedzie. To jak próbuję, to się stąd nie ruszam nawet. Prawie. Jakby nie to takie wybicie, to... To by wjechał. Próbuję. Teraz się uda. Teraz się uda. Teraz się uda. Ło! Ale dobrze było, dobrze było. Tu trzeba podpuścić gaz po prostu i dopiero tu ładować. Kurde, próbuję też. Bokiem, ale wszedł. Nie wiem. No, problem. Gdyby pojechał tędy, to by wyjechał. One hour later. Dobra, uciekam do siebie. Trzymano. Masz drogę? Aha. Ja już widziałem, to by było na tyle w tym odcinku. Pośmigaliśmy we dwójkę w terenie. Rozprostowałem trochę kości. No i stwierdziłem, że MRF nie nadaje się do niczego innego jak do remontu na chwilę obecną, więc na następny tydzień się da, za to bierzemy. A tymczasem żegnam was. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.